Witam wszystkich serdecznie w ten sierpniowy, ciepły wieczór. Gratuluję wszystkim obecnym, chcącym posłuchać o nowej technologii firmy Skyward Community. Jest to firma transportowa nowej generacji, XXI wieku. Tu nasze logo na pierwszym slajdzie. SWC, Skyward Community, jeszcze raz powtórzę. Będę używał w prezentacji skrótu SWC, szybciej będzie i sprawniej. Następne nasze logo i z naszym pięknym pojazdem, który tu jest przedstawiony z osiągiem do 500 na godzinę. Dalej będę tłumaczył, jak to wszystko wygląda. Na wstępie chciałbym wszystkim uczestnikom i osobom, które to będą jeszcze oglądały, mamy promocję inwestycyjną do końca sierpnia, zostało jeszcze 21 dni, Step Up 2021, współczynniki 1,50, 1,90. Jest to promocja związana z obecną pandemią. Firma wychodzi naprzeciw inwestorom i przyszłym inwestorom i daje takie możliwości zainwestowania w projekt, o którym w dalszej części, w której dalszej części przedstawię. Inwestując w ten projekt, zyskujemy ogromne możliwości, ale omówię ten slajd następny, jak inwestujemy. Jeżeli z powodu, tak jak mówiłem, pandemii koronawirusa na świecie następuje recesja gospodarcza i redukują duże liczby miejsc pracy, aby zwiększyć motywację partnerów, no właśnie do budowy biznesu SWC i utrzymać wysokie tempo rozwoju produkcji Skyway w tym trudnym okresie, zarząd postanowił zaoferować szczególnie atrakcyjne warunki inwestycyjne. Tak to właśnie jest opisane na naszej stronie, gdzie wchodzimy do naszej strony back office'u i pokrótce przedstawię obecną promocję, jeszcze podsumuję to na koniec webinaru. Co znaczy progresywne dyskonto? Jest to, są rozłożone na raty 1,50. Jeżeli zainwestujemy $50 przez 12 miesięcy, prosty rachunek, wychodzi $600, mamy 28 tysięcy udziałów po wpłacie 12 raty. Tylko zaznaczam, że tutaj jest, tak jak tu na slajdzie jest, zaczynamy od 1,20, kończymy na 1,50, czyli to progresywnie, czyli rośnie z miesiąca na miesiąc i musimy tylko uważać, żeby wpłacać w raty w określonym czasie, jeżeli mamy na przykład do 20, to do 20 każdego miesiąca. I następna oferta na $100, pierwsza rata 1,24, kończymy na 1,90 i po wpłacie $1,200, możemy to zrobić oczywiście jednorazowo, możemy to rozłożyć na raty, tak jak mówię, na 12 rat, ale po wpłacie całej kwoty, 12 rat, mamy udziałów, 108 tysięcy udziałów, czyli jeżeli to weźmiemy po dolarze, ten udział to wychodzi nam $108 tysięcy. Jest to oferta naprawdę mega i naprawdę warto skorzystać z tej oferty, bo firma jest obiecująca, co zaraz tutaj w tym, na następnych slajdach przedstawię. Pokrótce Krzysztof Dawidiuk, własna działalność gospodarcza i usługi finansowe od 1995 roku do obecnej chwili. Mam własną działalność z projektem. Spotkałem się właśnie od znajomego, który mi to przedstawił. Od 2000 w sierpniu, dokładnie teraz mija 3 lata, jak jestem w projekcie. Jestem inwestorem i partnerem, który promuje, bo widzę tu ogromny potencjał, nie tylko inwestorski, ale jako osoba, która propaguje, bo naprawdę projekt jest na obecną chwilę pod względem transportowym, inwestycyjnym, ochronnym,
bardzo, bardzo mocno zaangażowany w ten projekt jestem i chciałbym, żeby każdy z uczestników również poczuł tą adrenalinę, tak jak ja mówię, żeby poczuł to całym sercem. Jeżeli mi się to uda, będę zadowolony. W 2018 roku firma przedstawiła tak jakby szkolenie 3D coaching, na które załapałem się, można powiedzieć, podjąłem takie wyzwanie i jestem tutaj po szkoleniu. Mieliśmy szkolenie online i offline, na żywo i przez internet, przez prawie rok czasu. Byliśmy w krajach takich jak Belgia, Litwa i zakończyliśmy w Dubaju szkolenie akurat rok temu na początku maja. Podsumowując właśnie tutaj na następnym slajdzie. Nasza grupa liczyła przez 8 osób. Problemy z internetem. Nasz transport rozwiązuje. Obecnie mamy pod względem transportu, są to przeciążenie tras transportowych. Wiadomo, w każdym domu, w każdym gospodarstwie domowym nie mamy jednego, a ileś tam 2-3 samochody, brak zabezpieczeń, czyli ogólnie wypadki, zanieczyszczenie środowiska pod względem właśnie redukcji spalin, to jest ogromna tutaj jest pod tym względem zanieczyszczenie naszej planety, wysokie zużycie energii i transport Skyway, powiem Państwu, rozwiązuje te wszystkie problemy. Wszystkie problemy, które tutaj są przedstawione, rozwiązuje nasz transport Skyway. A żeby nie być gołosłownym, przejdziemy do możliwości, jakie daje tutaj firma i gdzie się mieści. To jest to makieta z Szardży, Centrum Innowacyjne Skyway w Parku Badawczo-Rozwojowym Szardża koło Dubaju. We wrześniu 2018 to jest najbardziej powstaje pierwsza właśnie budowla. To będzie najbardziej futurystyczny projekt transportu logistycznego w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w którym testujemy transport i logistykę firmy Skyway. Hasło Szardży to jest zarezerwuj sobie bezpieczne miejsce na przyszłość. A przyszłość zaczyna się dzisiaj, a nie jutro. To jest właśnie takie hasła. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, a nie jutro. Dzisiaj jesteśmy tu, słuchamy, jesteśmy i podejmujemy decyzje dzisiaj. Tak wygląda na obecną chwilę Szardża. Pierwsze testy transportu strunowego, wagony, które będą wykorzystywane do transportu miejskiego pierwszej trasy w Dubaju. Przepiękne, to jest coś takiego jak Mercedes wśród transportu strunowego. Nazwa Tropical Unicar, to jest realne zdjęcie, tak wygląda obecnie w Szardży, to jest koło, tak jak mówię, koło Dubaju. Chciałem to przedstawić na początku, żeby każdy zauważył, w czym i w co może zainwestować i być udziałowcem w takim projekcie globalnym na świecie.
Tutaj w 2019 nasz twórca Anatolij Junicki z przedstawicielami Zjednoczonych Emiratów Arabskich na placu, tak jak można, budowy naszej tego centrum innowacyjnego Skyparku w Szardży. Tutaj na targach Mohamed bin Rashid Mahmud w pojeździe był wystawiany na targach. Każdy by mógł podejść, zobaczyć nasze wagony, gdzie były wystawiane unibusy i właśnie w Dubaju. Świat zobaczył, że to nie jest coś na papierze, że to jest realne i w to można zainwestować i być, tak jak mówię, udziałowcem naszej firmy i wspomagać budowę i rozwój struktury transportu strunowego. To są zdjęcia z fotomontażu, tak będzie w przyszłości, pustynia, transport miejski, transport towarowy, wszystko jest na drugim poziomie, gdzie nie koliduje z żadnymi tutaj wypadkami, bo to ma swoje zasilanie i tak to w niedługiej przyszłości będzie wyglądał transport drugiego poziomu. To jest też zdjęcie z fotomontażu. Wszystko jest na drugim poziomie. Nie koliduje z transportem obecnym. Wtapia się w środowisko, gdzie współczesny transport niszczy środowisko, a u nas obecnie można to wkomponować bezpiecznie, wykonać budowlę i transport miejski może funkcjonować na drugim poziomie. Żeby nie być gołoskłownym, została podpisana pierwsza umowa na budowę pierwszej trasy komercyjnej, 15 km, to są przedruki z prasy. Będzie 15 km w Dubaju, 21 stacji do przewozu osób, gdzie to będzie wszystko wkomponowane w miejskie otoczenie. To jest następny slajd, pokazuje następne testy, które będą wykonane do transportu. To jest pierwsze szkielety, to jest zdjęcie realne z Szardży, gdzie będzie następna trasa do testowania, bo to wszystkie unibusy czy unikary muszą mieć testy pod względem bezpieczeństwa, pod względem wytrzymałości. Wiadomo, jaka jest temperatura w Emiratach czy w krajach afrykańskich. Nasze unibusy spełniają te wymogi, ale żeby to potwierdzić, muszą być dopuszczone poprzez wykonanie testów. To zdjęcie jest z pierwszego budynku w drewnie w ogóle w Emiratach Arabskich, gdzie będzie się mieściło biuro Skyway, zostało dopuszczone do budowy, bo jak wiadomo, jeżeli ktoś się orientuje, nie ma takiej możliwości, żeby powstawały domy z drewna w takim klimacie, a tutaj dostaliśmy jako firma Skyway zgodę na budowę ekologicznego domu z drewna, gdzie tutaj już są pierwsze zręby i można powiedzieć, niedługo będzie zasiedlany nasz dom w Szardży. I tutaj na następnym slajdzie mamy twórcę, inżyniera, wizjonera i można powiedzieć filozofa, który od 40 lat temu jako młody inżynier miał wizję transportu drugiego poziomu, ekologicznego, bezpiecznego. Tu pierwsze jego próby ziła, wyliczenia, a tu już miasto miało możliwość transportu Transnet, który może opasać cały świat jako transport Skyway. Anatolij Junicki
miał taką wizję i ma do tej pory, żeby 50%, 60% transportu na świecie przejęła firma Skyway i to w niedługim czasie może się spełnić. W takim projekcie możemy brać udział, być inwestorami, jak również propagatorami tego niesamowitego dzieła, można powiedzieć, pod względem transportu. Często Anatolij Linicki udziela wywiadów, takie zdjęcie wstawiłem, żeby pokazać osobę, ma swoją stronę, można wejść i posłuchać jego wizji. Tutaj nie będę puszczał jego wypowiedzi, ale tutaj jest pod względem transportu, jest osobą godną polecenia, ma ogromną wiedzę, ogromne zaangażowanie, jest całym sercem w projekcie, poświęca mu 100% czasu. Obecnie jest często w Emiratach Arabskich, gdzie pilnuje całej infrastruktury i budowy w Szardży parku, ekotechnoparku. Jego znamienne słowo: tworzymy przemysł transportowy i infrastrukturalny, który nie jest gorszy i nie ustępuje takim branżom jak lotnictwo, kolej, transport drogowy. Właśnie takie znamienne słowa przedstawił projektant Skyway Anatolij Junicki. Tak jak mówiłem, żeby wdrożyć ten transport, muszą być wszelkie dopuszczenia, tak samo jak w Unii są dopuszczenia, tak samo w Emiratach Arabskich, we wszystkich krajach i my spełniamy, jako firma spełnia te wymogi, są pierwsze przedstawia właśnie Anatolij Junicki nasze tutaj dopuszczenia do naszych unibusów i unikarów. Jest tego o wiele więcej, to pokażę na następnym slajdzie, następny certyfikat dopuszczenia firmy w ISO 9001. Jeżeli ktoś się orientuje, jest to ważny bardzo certyfikat i też spełniamy te wymogi jako firma dopuszczenia do dalszej realizacji naszych projektów. Tu są następne certyfikaty dopuszczenia. Jeden ten właśnie z KONMI, jest to dyplom, który został nadany już u nas, można powiedzieć, w Polsce, w Gdańsku, za innowacyjność transportu strunowego XXI wieku i ten dyplom został nadany właśnie w Gdańsku. To można wszystko, jeżeli jesteśmy już inwestorami, możemy to sprawdzić, możemy to zobaczyć na swojej stronie, tak to krótko mówię, w back office'ie swoim wszystko jest pokazane, można to dokładnie prześledzić, przeczytać, jakie są te dopuszczenia. Wiadomo, że sam Anatolij Junicki nie mógłby tego stworzyć. Obecnie firma przeprowadziła się do nowego budynku w Mińsku. Teraz w kompleksie biurowym, jak tutaj przedruk jest właśnie z naszej strony, jest kompleks biurowy SW Plaza na powierzchni 9000 metrów. Pracuje około 1000 pracowników projektu, czyli to wszystko ogarnąć, ten cały temat, żeby to wdrażać, musi być grono zaufanych inżynierów, projektantów, żeby wszystkie te dopuszczenia, certyfikaty, te badania zostały wdrożone w firmie. Przypomnę, że kompleks budynkowy jest w pełni własnością firmy. Nowy budynek zoptymalizuje pracę działów i przyspieszy rozwój transportu strunowego. Czyli to wszystko rozwija się w dobrym kierunku, tak to wygląda. Tak wygląda właśnie budynek SW Plaza, w którym mieszczą się biura projektantów. No, piękny budynek, to znaczy, że firma się rozwija, budynek ma swoje tak jakby miejsce, gdzie przeprowadzane są testy. Tu następny budynek czteropiętrowy, tak wygląda właśnie biuro, gdzie pracują inżynierowie.
Jeszcze jeden budynek, nie jest to już cały budynek firmy, ale niektóre biura jeszcze mieszczą się w budynku biurowcu, w jednym z biurowców w Mińsku. Także nawet po tych slajdach widzę, że jak firma się rozwija, ale żeby to przenieść na realny właśnie z deski kreśniczej na możliwość przetestowania, to w 2015 roku, to już jest w Mińsku Białoruskim, pod Mińskiem Białoruskim w Marienhorce, firma otrzymała po poligonie taki plac w 2015 roku, dokładnie w czerwcu otrzymaliśmy i tu zaczęła się budowa do testów, do transportu, do testowania unibusów i unikarów. 2016, a tu będzie w 2019, tak to wygląda. Czyli cała infrastruktura została zbudowana do testów unibusów i unikarów, tak to wygląda z lotu ptaka, gdzie można to zobaczyć jako inwestorzy raz w roku. Tutaj są przedstawiane hale produkcyjne, gdzie są testowane materiały, gdzie są budowane unibusy i unikary z wytrzymałościowych materiałów do produkcji naszych unibusów i unikarów są stosowane najwyższej klasy materiały. Tak wygląda Ekotechnopark. Obecnie jest testowanych 11 pojazdów, mamy 5-6 tras w Marienhorce. Niedługo będzie zbudowana trasa do testów pojazdu na 500 na godzinę. Po prawej stronie miejski, na dole mamy do transportu towarów sypkich, czyli towarowy, nie tylko osobowe będą pojazdy, jak również towarowe. U góry mini unikar do 2-3 osób do przejazdu do małych odległościach, w parkach będzie stosowany. Tutaj tak wygląda wagon w rzeczywistości, na testach, realne zdjęcie z Marienhorce, gdzie można było się przejechać i zobaczyć, jak to wygląda. Jako inwestorzy mamy taką możliwość raz do roku odwiedzić park w Marienhorce. Jak widać, można wykorzystać nasz tutaj transport na dole i u góry, żeby to wykorzystać te szyny do transportu na 500 na godzinę, do 150, tym właśnie unikarem. W 2019, czyli rok temu, miałem możliwość przejechania się. Jest to ciche, ekonomiczne, wygodne. W 2018 na targach w Berlinie jako firma transportowa wystawialiśmy dzieło Anatolia Jenieckiego, tak jak mówiłem, z taką właśnie pojazd, który osiąga prędkość do 500 na godzinę, tak zwana strzała, bo tak właśnie zakończenie ma, jest to pojazd. Jak tu widzimy na targach, wszyscy śpieszą się zobaczyć, omijają wszystkie pozostałe firmy, żeby zobaczyć nasz tutaj dzieło naszego twórcy Anatolia Junickiego. Higspeed Unibus Premier, tak właśnie te zdjęcie przedstawia też również z targów w Berlinie. Wewnątrz jest komfort,
można powiedzieć, przepych, no, jest to na najwyższym poziomie transport, gdzie możemy przemieszczać się w bardzo szybkim, będziemy się przemieszczać w bardzo szybkim i komfortowym wagonie unibusu do 500 na godzinę. A żeby nie być gołosłownym, właśnie tak jak mówiłem, w 2019 roku był wystawiony w Ekotechnoparku w Marina Horce. Można było wejść, zobaczyć, tak to wygląda w środku w tym pojeździe. A tu z zewnątrz z moimi tutaj kolegami, przyjaciółmi chodziliśmy z flagą, żeby zaznaczyć naszą bytność na tej właśnie ekofestiwalu. Obecnie w tym roku, ze względu na obecną sytuację, która panuje na świecie z pandemią, ekofestiwal się nie odbędzie, został przełożony na 2021 roku. Jest to jedno z takich, tak można powiedzieć, pomysłów naszego tu kolegi Janusza, który jest tą flagą, żeby to, co byśmy pojechali i zobaczyli i wydali na wyjazd do Mińska, do Marina Horte, można zainwestować i zwiększyć swoje udziały na zakup udziałów po promocyjnej cenie, bo w granicach można to powiedzieć, żeby to pojechać, zobaczyć, no to w tak trzeba wydać około 2000 z przejazdem, z przelotem, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to te pieniądze możemy sobie rozłożyć na raty i wydać na ten pakiet, który później w przyszłości zwróci się nam wielokrotnie. I z tej właśnie promocji można skorzystać i przychylam się do mojego kolegi, że to jest wartość dodana, że jeżeli nie ma tego ekofestiwalu, możemy to zainwestować i zwiększyć swoje udziały. Wszystkie firmy dążą do elektrycznych samochodów, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność. Zostały stworzone pojazdy elektryczne, hybrydowe, ale to wszystko jest związane również z zanieczyszczeniem środowiska, bo to się wytwarza energię poprzez węgiel, gaz lub inne środki jak ropa naftowa, atom, i to wszystko również zatruwa środowisko. Nasze pojazdy są w rzeczywistości napędzane, są pojazdy elektryczne, czyli mamy tutaj elektryczne z geotermią, ze słońca, z wiatru, czyli tak będą napędzane pojazdy, czyli obecnie tapiamy się, tak jakby można powiedzieć, w trend obecny na świecie, czyli jest ekologia, czyste środowisko, bezpieczny transport. I to wszystko spełnia nasza firma Skyway. I w tej firmie możemy mieć udziały, zwiększając swoją zdolność finansową. Jak ja mówię, że jeden udział będzie kosztował po dolarze, w przyszłości jest to mega, mega oferta, związana nie tylko z zyskiem, ale jednocześnie z ochroną środowiska. Zależy, kto czego poszukuje. Jak to wygląda i dlaczego ten transport nazywa się strunowy? Jak widzimy, tutaj przedstawiona jest główka szyna, czyli schemat naszej tutaj szyny. To jest wtopiane w elastyczny beton, struna, i dlatego to jest transport strunowy, inaczej sznurkowy. Jest to wszystko wkomponowane, jest wzmocniona struna, wzmocnione ściany, pochłania hałas. Nie mamy czegoś takiego, jak jedziemy pociągiem, obecnie jest tłuczenie, że głowa skacze na lewo i prawo. W tym przypadku jest to cichy transport, ekologiczny i bezpieczny. Tak to wszystko wygląda w przekroju.
Tu mamy schemat trzech tak jakby możliwości transportu, sztywny, półsztywny i uginający się. Tutaj jest schemat, po prawej stronie mamy właśnie realnie, jak to wygląda w rzeczywistości, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, w realnej budowie projektów, które będą wdrażane do budowy tras na całym świecie. Tu jest wagonik Maryna Horce, który właśnie po strunie się przemieszcza. Piękny widok. Naprawdę warto to zobaczyć, warto się przejechać. Jeżeli będzie w przyszłym roku, to każdego inwestora i przyszłego inwestora zapraszam do tego, żeby skorzystać z tej możliwości. No a jeżeli teraz nie ma, no to tak jak mówiłem wcześniej, można to przeznaczyć na nasze udziały filmowe. Tak będzie wyglądało, to jest fotomontaż, zdjęcie, jest most, nie koliduje tutaj z żadnym transportem. Będziemy się przemieszczać z szybkością do 150 km w trasie, w terenie miejskim. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to są koła silnikowe, które system przeciwokrojenie, bo wiadomo, wszystko musi być bezpieczne i tu firma stawia bardzo na bezpieczeństwo, nie tylko prędkość, a jednocześnie systemy, które umożliwiają bezpieczny transport naszych właśnie unibusów i unikarów, czyli koło silnikowe, system wykolejenia daje to bezpieczeństwo podczas transportu naszych unikarów i unibusów. Tak wygląda silnik w naszym transporcie elektrycznym, gdzie nasze silniki elektryczne, jak Anatolij Juński powiedział, są 7 razy bardziej wydajne od samochodów elektrycznych. Następne tutaj jest porównanie aerodynamicznej współczynnik oporu do samochodu osobowego i do naszego unibusu, który jest na drugim poziomie. Tak jak Anatolij Junicki, nasz inżynier i twórca, powiedział, że podnosząc na drugi poziom nasze pojazdy, zmniejszamy tutaj właśnie przypowierzchniowy opór powietrza i tak jak tu jest opór powietrza C04, to przy podniesieniu o 2,5 raza mamy lepszy współczynnik, nawet więcej, to jest wynosi 0,065, to jest niesamowite osiągnięcie w tym przypadku. To wszystko może funkcjonować i funkcjonuje, testujemy w naszej firmie. Następny plus naszej firmy, można tutaj zobaczyć, jakie są zużycia paliwa przy transporcie do 100 km 14 osób, to jest 0,12 kg na 100 km, przy prędkości do 500 na godzinę 6 osób, wychodzi niecały litr paliwa. Jest to bardzo, bardzo ekonomiczne w tym transporcie. Jeżeli to porównamy, ile palą samochody, jakie jest zużycie naszego paliwa, a tutaj mamy 1 litr na 100 km, niecały nawet, to jest mega, mega wynik. I to jest właśnie porównanie naszego transportu, tu jest na zielono, Skyway, do porównanie do tramwaju, samochodu,
lotnictwa, metra, kolej żelazna, transport wodny, kolejka liniowa, kolej magnetyczna. Czyli nakłady inwestycyjne. Pod względem nakładów inwestycyjnych jesteśmy na pierwszym miejscu, najtaniej to wychodzi, koszty operacyjne również, zużycie energii bardzo małe, także wszystko jest Ein+, przepustowość jest bardzo duża, bo w przeciągu godziny możemy przewieźć do 1000 osób, także bijemy konkurencję również. Zanieczyszczenie środowiska minimalne w naszym przypadku, porównując do innych transportów. Wskaźnik wypadku przy transporcie jest bardzo, bardzo niski. Także całość, podsumowując to, wszystkie te możliwości, jakie daje firma Skyway pod względem obecnie istniejącego transportu, jest wszystko na plusie. Kwestia czasu, jak wdrożymy to w życie, żeby każdy skorzystał z tych możliwości. Jeżeli weźmiemy taką odległość jak właśnie z Białorusi, z Mińska do Moskwy, jest w granicach 800 km, możemy to pokonać w przeciągu 1,5 do 2 godzin, to świadczy o takiej właśnie, takiej możliwości firmy Skyway, gdzie możemy korzystać i będziemy korzystać z tego transportu. To już jest kwestia tylko czasu. Tak jak mówiłem, mamy 11 wagoników do transportu miejskiego. To są Unividy, Unibiki, Unicary, czyli unibusy. To wszystko się testuje w Marina Horce i w drugim właśnie w Szardży, w parku. Transport nie tylko, tak jak mówiłem wcześniej, osobowy, jest również transport towarowy do przewozów kontenerów Unicont, gdzie na tej bazie będzie wdrożona również przewóz osób na tej platformie. Jest to na obecną chwilę rewelacyjne możliwości na tej samej platformie przewozić towary, jak również na tej samej platformie do wykorzystania osobowego. Tu jest Unitrack do przewozu sypkich towarów, gdzie można wprowadzić to w morze, gdzie transportujemy sypkie towary ze statków. Jest to wszystko do realizacji. Tak to właśnie, tak jak mówiłem, to wygląda, będzie wyglądał transport kontenerów i transport towarów sypkich z morza. Nasz transport, nasze tutaj możliwości spełniają obecne uwarunkowania, szybkość, bezpieczeństwo transportu. Jak to widzimy, tak będzie w przyszłości. Nasze trasy będą budowane na wysokości od 4 do 15 metrów nad poziomem morza, czyli drugi poziom, gdzie na dole może być wykorzystywana do uprawy gleby, także tutaj dajemy możliwość tak jakby ochrony środowiska i wykorzystywania terenów. Podsumowując, transport Skyway jest innowacyjny, nad ziemią, wysoka prędkość, bo obecnie do 500 na godzinę, w przyszłości jeszcze będzie zwiększona, bezpieczny, wydajny, tak jak mówiłem, do 1000 osób można przewieźć w przeciągu godziny,
łatwo integralne, czyli dopasowane do obecnego środowiska, przyjazny dla środowiska, bo wykorzystujemy bardzo małą ilość powierzchni do budowy transportu strunowego. Oprócz transportu firma skłania się do budowania ekologicznych domów, czyli tak zwanych miast linearnych, czyli to będzie wszystko połączone w jedno, gdzie będzie transport, a na dole będzie ekologiczne miasta, ekologiczne domy, żeby to wszystko tak jak jest w wizji firmy, nie tylko transport, ale stawiamy na ekologię i budowanie przyszłościowych miast linearnych do wykorzystywania przez społeczeństwo, ochraniając naszą ziemię. Tak to będzie wyglądało w przyszłości, niedalekiej. Myślę, że to spełnią się, wszystko jest na dobrej drodze, żeby się to wszystko spełniło. Transport miejski, miasta linearne, a to już jest zdjęcie, nie fotomontaż, rzeczywiste do testów właśnie w Marina Horce. Jak to wszystko wygląda pod względem finansowania? Cały projekt, tak jak mówiłem, już było wizję naszego twórcy już 40 lat temu, w 1978 roku, rozwój technologii. W 2014 roku powstał tak zwany crowdfunding, czyli zbiórka społecznościowa, można to tak określić, do realizacji tego i wdrożenia tego projektu i budowy. W 2014 roku zostało podzielone to na 15 etapów. Teraz jesteśmy w 14 etapie. W 14 etapie został nam 15 etap, zakończy się crowdfunding, zostaną później już tylko projekty celowe, gdzie będziemy mogli zainwestować, ale to już inne kwoty. A obecnie jeszcze mamy szansę być udziałowcami w 14 etapie. Realizacja projektu, także ja wszedłem w 2017, jak mówiłem na wstępie, a teraz jest 14, zostaje 15 etap, który zakończy się w przyszłym roku prawdopodobnie i zostaną tylko projekty celowe. I możemy właśnie skorzystać jeszcze z tej opcji jeszcze do końca sierpnia promocyjnej. Obecnie są, jeżeli pominiemy naszą tutaj opcję, która obecnie istnieje, promocyjna, są pakiety na 14 etapie InnoTrans, szybki start, można to zobaczyć po zarejestrowaniu się. Jeżeli ktoś jest jeszcze nie zarejestrowany, to odsyłam do osoby, która tutaj została zaproszona, to wszystko pokażę. Rejestracja jest bezpłatna, następuje weryfikacja, można zakupić udziały InnoTrans, jest to 33 współczynnik, to mamy za $1000 33 tysiące. Następny, jeżeli wykupimy to w przeciągu trzech rat po $1000, to mamy 38, to jest 38 tysięcy udziałów i 47 tysięcy udziałów przy wpłacie kolejnej raty $1000. Można to rozłożyć na raty, szybki start, maluszek, to wszystko jest dostępne na naszej stronie po zarejestrowaniu. Można to sobie przeanalizować. Są również pakiety dla dużych inwestorów od $150 000. Mamy tutaj współczynnik 57, to jest 8,5 miliona udziałów, ale tu trzeba zainwestować 150 tysięcy, później 100 tysięcy, 5 milionów 454, czyli jeżeli to popatrzymy na ten slajd, to porównamy, że 57 dyskonto, to my mamy w promocji dyskonto 1,90, czyli to
można porównać, jakie tu są, jakie firma daje możliwości obecnie jeszcze do końca sierpnia. Każdy może coś znaleźć dla siebie, jeżeli tylko zechce skorzystać z tej oferty pod względem finansowym, ekologicznym, jeżeli ktoś znalazł tutaj swoje ja, dlaczego? Dlaczego może skorzystać z tej oferty? Plany ratalne na 10 miesięcy po 5 tysięcy dolarów, 2500 i schodzimy, tak jak mówię, to jest jeszcze obecnie jako crowdfunding, jest firma wyszła, że każdy może zainwestować, bo najmniejsza inwestycja jest od 25 dolarów na 10 miesięcy. Przy obecnym 14 etapie to jest 5750 udziałów i można być udziałowcem firmy Skyway. Wracam jeszcze podsumowując, dojeżdżamy jak mówiąc do końca, podsumowując ten webinar. Jeszcze raz przypomnę o promocji inwestycyjnej 1,50-1,90, żeby każdy, do każdego dotarło, jakie tu są możliwości, jakie firma daje jeszcze do końca sierpnia. Udziały, czyli przypominam, za 600 dolarów, czyli rozłożymy to na 12 miesięcy, po 50 dolarów mamy 28 tysięcy udziałów, 1,90, czyli inwestując 100 dolarów, na 12 miesięcy inwestując 1200, mamy 108 tysięcy udziałów, progresywnie, czyli z każdym miesiącem po wpłacie rośnie nam współczynnik. I dochodzi po 12 miesiącach, tu jest 1 do 90, 1 do 50. I każdy może tu jeszcze zostało 21 dni, może skorzystać z tej promocji. Wychodząc na, można powiedzieć, żeby wszystko było mobilne, tak jak obecnie jest, została wprowadzona aplikacja, którą można ściągnąć z Google Play. Jest tam dostęp do naszego biura, do naszej strony, gdzie wszystko mamy dosłownie pod ręką, bo wchodzimy przez telefon, sprawdzamy, jakie mamy tutaj, co się dzieje w firmie, bo co tydzień jest nowe, są newsy przedstawiane, jakie zostały zrobione, co zostało zrobione przez ten tydzień. To wszystko możemy sprawdzić, ściągając aplikację. Polecam, osobiście ściągnąłem, wszystko jest czytelne, fajnie to wygląda w telefonie, możemy sobie to sprawdzić. W firmie mamy coś tak zwanego jak Level Up. Jest to taka promocja dla partnerów, którzy promują ten projekt. Jest to piąty miesiąc programu bonusowego. Dobieg końca, co oznacza, że czas podsumować wyniki. I którzy partnerzy osiągnęli najlepsze rezultaty w lipcu. W zeszłym miesiącu o nagrody walczyło 211 osób z 27 krajów. Gdyby Państwo wiedzą, orientują się, na którym miejscu Polska się uplasowała. Pula nagród przekroczyła 5 tysięcy dolarów. Na tym slajdzie widać, kto jest w czołówce. Kto najwięcej, jakby można powiedzieć, działa. Polska zakwalifikowała się, jesteśmy na 10 miejscu, jeżeli osoby, które są, chcą promować. Jak widać, Wietnam, Nigeria jest mocno zaangażowana w projekt, w promocję, jako inwestorzy, jako propagatorzy. To taki kraj jak Słowacja, jest bardzo Indonezja. No tu jest Niemcy, Rosja, no można powiedzieć, że mamy duży potencjał, no i tylko od Państwa zależy, jeżeli chcemy zwiększyć tutaj na tym właśnie slajdzie, żeby podnieść się do góry, to trzeba promować i każdemu mówić o naszym projekcie, o naszych możliwościach, jakie daje firma Skyway, żeby to promować i zdobywać no, nowe możliwości, jakie daje firma Skyway. Wychodząc naprzeciw nowych technologii, wszystko będzie oparte na blockchainie, transport i cała infrastruktura Skywaya.
To jest aplikacja piratorzowa, będą tokeny oparte na Ethereum, jeżeli ktoś się interesuje się kryptowalutami, czyli firma tak jakby idzie z duchem czasu, bo to jest nieuniknione, żeby były tokeny, żeby wszystko jest oparte na blockchainie. To jeszcze podsumowując, zdjęcie z wyjazdu do Dubaju w 2019 roku, tak jak mówiłem na początku, pierwsze słupy, które były wbite w pustynnym szlaku, jak ja mówię, po prawej stronie Burj Khalifa, gdzie tam mieliśmy możliwość zwiedzenia. Także firma nasza dodaje skrzydeł, każdemu tego życzę, żeby zaistniał w naszej firmie, jeżeli jeszcze nie jest, promował, dał możliwość innym osobom, inwestorom do zakupu udziałów, bo naprawdę taka inwestycja już może się nie powtórzyć w tym, wiadomo, że różne są możliwości, ale w tej obecnej fazie, jeżeli weźmiemy pod uwagę promocję, ogromny rozwój firmy, nie straszna nam pandemia, wręcz przeciwnie, wszystko się rozwija prawidłowo. Niedługo, tak jak mówię, może będą te możliwość uczestniczenia w przyszłym roku nie tylko w Marina Horce, może pojedziemy zobaczyć ekotechnopark w Dubaju, jak się wszystko rozwija. Także firma jest perspektywistyczna, daje ogromne możliwości i tylko od nas zależy, czy z tego skorzystamy, czy nie. Jak to fajnie jest powiedziane, albo zostaniemy, życie to jeden wielka impreza, zrób wszystko, żeby nie być na niej kelnerem, a pić szampana. Na tym właśnie tym stwierdzeniem kończę swój webinar. Życzę wszystkim miłego wieczoru, dobrych rozmyślań na temat firmy i możliwości, jakie tutaj zostały przedstawione, żeby nie spóźnić się z możliwością zainwestowania, promowania. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Zaznaczam, że za tydzień o godzinie 20:17 również zapraszam, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę i możliwość, inwestorów zapraszam na kolejną możliwość odsłuchania, przedstawiania możliwości firmy, jak również proszę o zapraszanie nowych inwestorów. Dziękuję, do widzenia, dobranoc.